To cześć Wam. Witajcie na naszym webinarze poświęconym WordPressowi i najnowszym nowościom w WordPressie, czyli motywom blokowym, które tak naprawdę już jakiś tam zalążek tych motywów blokowych się pojawił w ostatnim wydaniu WordPressa, a teraz za 2 tygodnie wychodzi nowa wersja WordPressa 6.0 i w tej wersji kolejne tutaj funkcjonalności do tych motywów blokowych zostaną dodane. Także tak sobie pomyślałam, że może przejrzymy jakby tą funkcjonalność motywów blokowych, zobaczymy w ogóle, jak takie motywy się tworzy, o co w nich chodzi tak naprawdę, czym one się różnią od tych motywów klasycznych, no i spróbujemy sobie zbudować w ciągu tego naszego całego Cyberlaba, czyli serii 3 webinarów, spróbujemy sobie zbudować jakiś taki prosty motyw właśnie z bloków, czyli po prostu w tym edytorze blokowym, wyklikując sobie ten motyw z edytora i spróbujemy wyeksportować kod z tego, no i zobaczymy, jak ten motyw nam zadziała. Także taki jest plan na tę naszą serię. I te webinary, tylko Wam powiem, odbędą się tydzień po tygodniu, czyli dzisiaj mamy pierwszą część z tej serii, za tydzień w środę o 11 będzie druga część i za 2 tygodnie w poniedziałek jest, bo już przez ten długi weekend mi się poprzestawiało. W każdy poniedziałek, tak od dzisiaj, w następny poniedziałek i za 2 tygodnie w poniedziałek odbędą się te webinary o 11 i każdy z tych webinarów będzie trwał około godziny i mam nadzieję, że na koniec tej serii zakończymy ją ze stworzonym własnym motywem z bloków, czyli motywem, który składa się tylko i wyłącznie z templatek HTML lub nawet nie składa się za bardzo zbyt wielu templatek, tylko wszystkie elementy tego motywu są utworzone w edytorze i tak naprawdę przechowane w bazie danych. Jeszcze sobie spojrzę tutaj, będę sobie zerkała w Wasze komentarze, bo tutaj mam z boku Wasz czat z Wami, także momencik, już tutaj patrzę, co tam u Was, czy będą nagrania dostępne. Tak, nagrywany jest ten webinar i wszystkie te 3 webinary i będą udostępnione na naszym YouTubie. Mamy takie konto na YouTubie CyberFolks i tam na tym koncie te webinary się będą pojawiały tam kilka dni po zakończeniu tego webinaru. Wrzucamy je po prostu tam na YouTube, także będzie można je sobie otworzyć. Tam też znajdują się nagrania wcześniejszych naszych webinarów, jakieś inne filmy, także też polecam sobie tam spojrzeć. Okej, dobra, to cześć Wam. I teraz tak, zacznę może od tego, że ten dzisiejszy webinar jest bardziej taki, wydaje mi się, że bardziej zaawansowany, bo zastanawiałam się, jak do tego podejść, tak naprawdę do tego tematu, ponieważ mamy tutaj tą ideę no-code, tak, w WordPressie, gdzie w zasadzie ten edytor blokowy ma służyć temu, żeby zupełnie bez użycia kodu, bez pisania samodzielnie kodu, można było tworzyć layouty stron, można było tworzyć na przykład motywy właśnie, tak jak tutaj to, co tutaj będziemy robili. No to idea jest taka, żeby je tworzyć poprzez wyklikanie ich w tym edytorze, bez konieczności pisania własnego HTML-a, ewentualnie tylko poprzez wygenerowanie tego HTML-a z edytora. Więc teoretycznie, no w zasadzie żaden kod nas nie powinien za bardzo interesować, natomiast myślałam o tym, czy to będzie dobre od razu zacząć od klikania tam w tym edytorze. I okej, widzę, że niektórym z Was coś tam zacina. No słuchajcie, myślę, że powinno się nagrać dobrze. Jeżeli się nagra, to się nagra dobrze, także nagranie będzie dostępne. Jeżeli Wam przerywa czy coś takiego, możliwe, że jest po Waszej stronie jakiś problem tam z internetem, to po prostu, no, jeżeli nie dałoby się oglądać, no to będzie trzeba obejrzeć sobie nagranie za kilka dni. No i wracając do tematu właśnie tego wyklikiwania tych bloków, tak, i wyklikiwania tych motywów, ja w zasadzie się zastanawiałam, czy zacząć od razu od tego, że siądziemy i będziemy klikać, czy jednak lepiej będzie nam najpierw przejrzeć w ogóle jakby o co chodzi w tych motywach blokowych, jak one są zbudowane, jak one działają w ogóle w tym WordPressie, czy to jest coś zupełnie innego od tych takich klasycznych motywów, tak, czyli tych takich, które do tej pory znaliśmy, składających się z templatek PHP, czy może to działa podobnie, czy to jakoś działa na tych templatkach PHP, czy jakoś osobno. Bo tutaj wydaje mi się, że to jest ważne, żeby to starać się zrozumieć, tak jak te rzeczy są zbudowane, szczególnie dla osób, które zajmują się WordPressem profesjonalnie, czyli od strony kodu,
Na pewno to nie jest ważne dla osób, które po prostu chcą sobie tworzyć własne jakieś tam strony dla swojego biznesu, no bo taka jest idea tego no-code'u, żeby po prostu nie musieć umieć programować, aby sobie coś tam tworzyć, więc jakby to jest jak najbardziej ok. Natomiast dla profesjonalisty, który jednak bardziej się zagłębia w kod, tworzy jakieś tam dodatki, rozszerzenia do tego WordPressa, no myślę, że jednak jakaś tam wiedza na temat tego, jak pewne rzeczy są zbudowane w WordPressie, w tym kodzie źródłowym, jest to dosyć ważne, bo to naprawdę później ułatwia pracę z tym WordPressem, ułatwia też, eliminuje pewne błędy, które się często popełnia, jak się po prostu nie wie pewnych rzeczy. Także zdecydowałam się, że dzisiaj spróbujemy przejrzeć trochę kod źródłowy WordPressa i zobaczyć, jak w ogóle te templatki blokowe, jak one działają, tak? Na czym polega to działanie tego motywu blokowego, czym to się różni od motywu klasycznego i po prostu będziemy po tym dniu wiedzieli dokładnie, tak, jak działa pętla, jak to się łączy z tymi blokami z Gutenberga i będziemy po tym dniu po prostu dobrze wiedzieć, z czym mamy tutaj do czynienia. I za tydzień zaczniemy tworzyć ten motyw już w edytorze blokowym bez jakiegoś tam przeglądania kodu czy pisania nawet własnego kodu. Spróbujemy w takiej konwencji no-code stworzyć ten motyw. Także dla osób, jeżeli jesteście tam po drugiej stronie, tak dla osób, które może niekoniecznie są programistami, może niekoniecznie interesujecie się kodem tak jako tako, bardziej tutaj przyszliście, bo jesteście zainteresowani WordPressem jako no-code, to może dzisiaj będzie ten odcinek za bardzo hardkorowy dla Was, może być, ale jeżeli stwierdzicie, że jest dla Was za bardzo hardkorowy, to wróćcie tutaj, dobra, za tydzień, bo za tydzień zaczniemy od edytora i będziemy sobie wyklikiwać, więc myślę, że już tam będziecie w stanie bez problemu podążać za tym webinarem, a dzisiaj odcinek jest bardziej taki skierowany do programistów, do osób, które bardziej pracują z kodem. I będzie nagranie, tak, jeszcze raz tutaj się powtarza, no nagrywa się, widzę, że się nagrywa, także mam nadzieję, że jeżeli się nic nie wydarzy, no to będzie nagranie i będzie udostępnione na YouTubie. Z ACF-em w ogóle nie będziemy nic robili, dlatego że po pierwsze ja uważam, że, znaczy ja uważam, ja to wiem, że ACF to no, zostanie wyparte tak w ciągu iluś tam lat, bo on jest, on nic nowego, on nie dodaje tutaj nic, nie wzbogaca w żaden sposób tego edytora blokowego, to jest tylko bardziej takie zastępczy sposób na tworzenie bloków, po prostu jak jeszcze się tam do końca człowiek nie zapoznał z tym, jak je tworzyć w sposób natywny w JavaScriptie, ale to nie jest coś, w co należy jakoś tam inwestować moim zdaniem. Natomiast dobra, to słuchajcie, ja może udostępnię ekran, zaczniemy tutaj patrzeć, tylko moment. OK. Pokażę Wam, co tu mam i spojrzymy sobie, tylko zobaczymy, jak tutaj ten motyw, jak ten motyw w ogóle działa w WordPressie, jak w ogóle działa motyw, tak, i motyw klasyczny i motyw blokowy. Mam tutaj takiego WordPressa przygotowanego. Na jedną rzecz zwrócę Wam uwagę i ta rzecz, czekajcie, coś mi się tutaj, dobra, chyba jest wszystko OK. Na jedną rzecz Wam zwrócę uwagę. Mam tu zainstalowanego WordPressa 6.0 RC, to jest Release Candidate, ponieważ ta wersja 6.0 wychodzi za dwa tygodnie, 24 maja, także to w tym momencie, jeżeli pobierzecie takiego WordPressa z repozytorium, on może jeszcze nie mieć niektórych funkcjonalności, które tutaj ja mam, także tutaj tylko na to zwrócę uwagę. Natomiast za dwa tygodnie, jak zaktualizujecie sobie do najnowszego WordPressa 6.0, to tutaj wszystko będzie działało tak, jak powiedzmy w tej wersji, no to jest na razie jeszcze release candidate, także jeszcze tam łatają jakieś bugi, ale ogólnie rzecz biorąc to już jest ta nowsza wersja tego WordPressa, to jest tylko pierwsza taka rzecz, na którą zwrócę Wam uwagę. I mam tu przygotowanego takiego dummy WordPressa, na którym mamy parę wpisów, bo chodzi o to, żeby zobaczyć trochę tą hierarchię templatek, także mam jakieś tam wpisy, one mają jakieś tam dwie kategorie i mają jakieś tagi i to jest jakby po to, żebyśmy po prostu zobaczyli sobie tą hierarchię, to jakieś takie są rzeczy wycięte z Wikipedii, na to jest tak naprawdę nieważne, co tutaj mamy. Mamy właśnie kategorię, dwie, trzy tagi, mamy parę wpisów i na chwilę obecną, i nie ma tutaj, ten motyw wygląda tak, czyli to jest nasza strona, wyświetla tutaj 10 ostatnich wpisów, ponieważ ja tutaj stworzyłam taki bardzo prosty
motyw, który praktycznie składa się tylko z pliku index.php i w stylach nic nie ma, także dlatego jest to wygląda jak wygląda, bo nie mamy tutaj żadnych styli swoich i mamy index.php i to jest tylko po to, żebyśmy sobie mogli wyświetlić na razie te wpisy i zobaczyć parę rzeczy, ale docelowo motywy blokowe nie składają się z plików PHP, to znaczy te wszystkie templatki PHP zostają wyeliminowane z motywu blokowego i zostają zastąpione plikami HTML. Jedynym plikiem PHP, który można sobie tutaj zamieścić, to jest plik functions.php, natomiast jakby pliki wyświetlające poszczególne widoki składają się tylko z HTML-a w motywie blokowym i to będziemy sobie tutaj dodawali w naszym labie. Na razie mamy tylko jakiś tam indeks, tak? Tutaj on po prostu chodziło o to, żeby on wyświetlał. Tam widzicie, mam na sztywno jakieś tam menu, żeby wyświetlał nam te tagi. No i mamy tutaj jedną pętlę. To każdy, kto widział i czy tworzył jakiś motyw, to na pewno doskonale zna pętlę WordPressa, czy są jakieś wpisy, wyświetla tytuł tylko i wyświetla ten content, czyli to jest dokładnie to sobie tu widzimy, że mamy ten nasze menu, no i tutaj wyświetla nam tytuł każdego wpisu i treść tak, tego wpisu i na głównej stronie wyświetla nam po prostu 10 domyślnie najnowszych wpisów, czyli my tu mamy 6, no to wszystkie nam wyświetli. Więc to jest generalnie tak ten motyw teraz wygląda. My się tego pliku index.php docelowo pozbędziemy, dlatego że, no tak jak mówię, będziemy go zamieniać na HTML w trakcie naszego całego laba. Ale co dzisiaj nas interesuje, to przede wszystkim jedna rzecz. Najważniejsza rzecz, która by nas interesowała, to na przykład zobaczcie, mamy tutaj sobie, mamy jeden plik index.php, mamy jedną pętlę, tak, if have post, while have post i wyświetla tam nagłówek i content w jednej pętli i to jest jedyny plik, ale teraz jestem na stronie głównej, wyświetla mi te ostatnie 10 wpisów, przejdę sobie na jakąś stronę kategorii, na przykład na góry, no i wyświetla wpisy, które są przypisane do tych gór. Wchodzę sobie na parki, wyświetla mi wpisy, które są przypisane do tych parków narodowych, a wejdę sobie na tag i wyświetli wszystkie wpisy, które mają dany tag. No i teraz jak to się dzieje, że WordPress w sumie wie, jakie wpisy wyświetlić tutaj na poszczególnych podstronach? To jest ciekawe, zastanawialiście się kiedyś nad tym, skąd to się bierze w ogóle, jak to się dzieje, że w zasadzie mamy tylko zwykłą pętlę, jedną i tą samą, i mamy jeden plik szablonu i tak naprawdę WordPress nam to sam wyświetla prawidłowo wpisy przypisane do danych kategorii, czyli na danej stronie jak jesteśmy, to tam jest wyświetlony prawidłowy content. Wejdziemy sobie w single jakiś tutaj na podstronę i też ona wyświetla nam treść tej podstrony. Tak jest jakimś cudem to się dzieje, że tutaj jest wyświetlony poprawnie ta treść. No za pomocą templatek, na przykład single. No tak, za pomocą templatek, ale skąd on wie, jaką treść tam wyświetlić, bo w templatce mamy tylko, tak jak tutaj w naszej templatce, mamy tylko tak zwany template tag, który mówimy tutaj wyświetl tytuł, a skąd on wie, jakie tytuły ma wyświetlać tych wpisów, na przykład w single, albo na przykład na jakiejś podstronie kategorii. Po bazie leci i wyciąga. Ale co wyciąga? Templatka? Pętla? Czy co wyciąga? To jest właśnie ciekawe pytanie. Ja sobie kiedyś to pytanie zadałam i dzisiaj też to pytanie sobie zadamy i zobaczymy po prostu, skąd to się bierze. I kiedyś zainspirował mnie taki schemat, który gdzieś tam znalazłem to lata temu w internecie, krążył taki właśnie schemat Make Sense of WP Core Load. To jest druga rzecz, która tutaj mnie również zainspirowała do tego dzisiejszego webinaru, tak, w którym jakaś tam osoba rozpisała wszystkie jakieś najważniejsze rzeczy, które po kolei są ładowane w tym WordPressie, tak żeby stworzyć sobie tak zwany model mentalny w głowie tego, jak ten WordPress jest ładowany, żeby po prostu wiedzieć co, gdzie, w jakiej kolejności się ładuje. I co ciekawe, to już powstało lata temu, ale to jest nadal aktualne, szczególnie tutaj nas interesuje ten frontend request. To jest nadal aktualne, tyle że to, co nas najbardziej interesuje, tutaj jest bardzo ogólnie tylko opisane i
I po prostu ja stwierdziłam, że spróbuję to rozpisać jakoś bardziej dokładnie i spojrzymy na to bardziej dokładnie, żebyśmy to zrozumieli. Mam tutaj taki diagram. Przygotowałam sobie taki diagram na tej podstawie, właśnie co się dzieje od momentu, kiedy ktoś wpisuje, wchodzi na jakąś podstronę, tak? Wchodzi na przykład na tą podstronę, ładuje się ta strona góry, kategoria góry, i tutaj co się dzieje od momentu, kiedy ktoś kliknął na ten link i zaczęła się ładować ta strona, do momentu, kiedy wyświetliły nam się te odpowiednie wpisy, czy jakiś wygląd tej strony, gdzie są te dane załadowane. Jeszcze raz przypominam, nagrywamy ten webinar i będzie na naszym YouTube. Także tutaj, tam należy szukać naszych webinarów na YouTubie CyberFox. Ok, no to ja mam taką propozycję, żebyśmy przejrzeli tak bardzo z grubsza kod źródłowy WordPressa i spróbowali rozszyfrować, co ładuje się w jakiej kolejności w tym WordPressie, a przede wszystkim, jak nasz motyw w tym całym kontekście się wpisuje. To znaczy, jak ten motyw, z takim dużym naciskiem właśnie na motyw, na to, co my tworzymy, jak on się wpisuje w ten cały kontekst ładowania tego WordPressa. Więc jeżeli ktokolwiek klika sobie na jakąś stronę, chce wejść na jakąś stronę, na przykład na jakąś kategorię, tak, kategorię parki powiedzmy, to co tutaj się dzieje? Tutaj po prostu musi się załadować ileś tam plików WordPressa w odpowiedniej kolejności. Jaki pierwszy plik będzie ładowany z kodu źródłowego WordPressa? No, index.php. Tak, to jest pierwszy plik, indeks, który będzie się starał serwer wyświetlić nam w momencie, kiedy wpisujemy jakiś tam URL jakiejś strony. No i my tutaj mamy w WordPressie jeden plus, że to jest kod otwarty. Tak, WordPress to jest open source, co oznacza dosłownie otwarte źródło. Więc mamy kod źródłowy tego WordPressa otwarty i możemy dosłownie prześledzić dokładnie, co się dzieje w momencie, kiedy ten WordPress się ładuje. Więc możemy sobie po prostu otwierać te pliki i mamy jakąś testową stronę, to możemy nawet sobie jakieś robić wardampy na tych plikach WordPressowych i możemy sobie z tym poeksperymentować. Więc najpierw właśnie ładowany jest ten plik index.php. No i prześledzimy tak z grubsza, oczywiście nie będziemy przeglądali całego tutaj kodu źródłowego, ale tak przejrzymy te rzeczy, które nas najbardziej by interesowały jako twórcy motywu. Żeby po prostu zbudować sobie taki model mentalny w głowie, co się dzieje, jak się po kolei, jak ładuje się po prostu dana podstrona WordPressa, ktoś wchodzi na daną podstronę. No i pierwsze ładuje się nam index.php i on od razu wczytuje nam tutaj taki plik wp-blok header.php, czyli wczytuje nam się ten drugi plik. I tutaj ten plik jest bardzo fajny, bo on właśnie w trzech linijkach kodu w zasadzie pokazuje nam, co dokładnie się dzieje w tym WordPressie, jak ten WordPress się ładuje. I przynajmniej ja mam tak w głowie taki model mentalny, że on jest podzielony na trzy części, to co się dzieje podczas ładowania WordPressa. I pierwsza część to jest load the WordPress library, czyli na naszym diagramie, tutaj sobie to zaznaczyłam na niebiesko, load the WordPress library. I on tam ładuje plik wp-load, ale nas najbardziej interesuje plik wp-settings.php, bo tam po prostu te pliki wczytują kolejne. Nas najbardziej interesuje plik wp-settings.php, bo tutaj dosyć fajnie widać kolejność różnych rzeczy, które się ładują. Czyli otwieramy sobie wp-settings i patrzymy, tak, co tutaj się ładuje. No, jakieś tam z wp-includes, tak, te wszystkie klasy WordPressowe, jakieś tam są funkcje ustalane, to tak dokładnie nie musimy na to patrzeć. Jak Was to interesuje, no to polecam oczywiście samodzielnie sobie to przejrzeć później. Ale no, nikt raczej nie będzie tego aż tak dokładnie przeglądał, bo to by było bez sensu. Z grubsza musimy rozumieć, że load most of WordPress, tak? Czy większość WordPressa, czy tego kodu źródłowego WordPressa tutaj jest załadowana w tym WP Settings, z tego katalogu WP Includes, tak? Wszystkie klasy i tak dalej. Kod źródłowy generalnie WordPressa. Następnie ładowane są must-use plugins, czyli te pluginy must-use wymuszone do WordPressa. One są tutaj załadowane po tym, jak te wszystkie klasy z WordPressa zostaną załadowane. Tam w międzyczasie jeszcze wchodzi w grę multisite i tak dalej, jakieś tam tworzy te inicjalne posttypy i tak dalej. Natomiast następna rzecz, która nas interesuje, to jest load active plugins, czyli ładuje teraz aktywne wtyczki. Wszystkie aktywne wtyczki najpierw patrzy do katalogu i wczytuje kod tych wtyczek, które są aktywne. To jest kolejna rzecz, która się tutaj dzieje. I następnie no, jakieś tam kolejne rzeczy, tak, jakieś akcje wjeżdżają, jakaś instancja tutaj WP Query wstępna jest stworzona i
na końcu mamy jakieś tutaj lokale tego motywu, no i tutaj jest coś, co nas interesuje, czyli plik functions.php z get active and valid themes. Co to oznacza, że tutaj ładuje z naszego motywu lub też jeżeli jest motyw potomny i motyw rodzic, ładuje plik functions.php. I to jest pierwszy plik z motywu, który w ogóle zostaje wczytany ze wszystkich naszych plików w motywie. I on zostaje wczytany tak dosyć wcześnie już, zanim jeszcze ta reszta tych templatek będzie wczytana, to już plik functions.php jest właśnie na samym początku wczytany, no i później mamy jeszcze tą akcję init, którą na pewno większość z Was zna, jeżeli robiliście cokolwiek, jakieś dodaliście, nie wiem, jakieś tworzyliście taksonomię czy coś takiego, to często się dodaje na hook init. I tutaj już praktycznie files after WordPress has finished loading. Także to jest praktycznie już po załadowaniu WordPressa, to jest jeszcze jeden hook WP loaded, czyli once WP all plugins and the theme are fully loaded. Czyli tutaj mamy moment, w którym już praktycznie jest załadowany cały kod źródłowy WordPressa, który jest potrzebny na frontend. Pluginy, motyw, bo patrzymy sobie na to, co się dzieje od strony frontendu, jak jesteśmy na stronie, co się wczytuje. I to jest ta pierwsza część na moim schemacie, czy na tym schemacie, to jest to, co tutaj się kończy, było init i WP loaded w tym miejscu, tak załadowały się wszystkie klasy i tam cały kod źródłowy z WP includes, must-use plugins, active plugins, functions PHP z childa i z rodzica i później mam tą action init, ten hook, do którego możemy się wbijać i na ten hook możemy się wbić czy z functions PHP, czy z pluginu, no bo on występuje później. Więc to jest jakby taka pierwsza część, która się tam zadziała i jakby tu już mamy załadowane, tak? To jest kod źródłowy, ale na razie jeszcze zauważcie, żaden HTML się jeszcze nie zaczął wyświetlać w tym momencie, na razie tylko się wczytało. Teraz druga część naszego ładowania WordPressa, to już możemy się pozbyć, to jest set the WordPress query. I tutaj mamy taką funkcję WP, i tą funkcja wywołuje nam z takiej klasy, tutaj WP includes, mamy taką klasę WP, znajdziemy to tutaj i ona wywołuje nam metodę main, którą znajdziemy na samym końcu, metodę main, ta funkcja nam wywołuje. I z tej metody nas dwie rzeczy interesują, parse request i query post. To jest tutaj dosyć ważny moment w tym jakby czasie ładowania tego WordPressa i to jest ważne również dla nas, żebyśmy pewne rzeczy tutaj z tego rozumieli, dla nas, twórców motywów, tak, to jest dosyć ważny moment, ponieważ co oznacza ten parse request, zobaczmy sobie to, to jest taka funkcja, która się tutaj wczytuje i też nie będziemy jakoś dokładniej przeglądali, jedną rzecz sobie tylko zobaczymy, mamy tutaj jakieś takie reguły rewrite i mamy tutaj taką zmienną globalną serwera serwer, którą sobie ją zobaczymy, zobaczmy ją, co ona nam tutaj zwróci. Więc tu są takie dane pochodzące z serwera, tak? Serwer sobie uzupełnia tam różnymi danymi i WordPress stara się odnaleźć takie tutaj elementy jak path info, request URI, coś takiego, tak? Szuka po prostu w tej tablicy jednego z tych elementów, na przykład request URI znalazł, tak? Czyli tutaj jest jakby zaszyta część tego URL-a. I właśnie to jest to, co tutaj ktoś z Was napisał wcześniej w komentarzach, że skąd WordPress wie, jakie wpisy wyświetlić w danym, jeszcze jesteśmy na danej podstronie. No właśnie stąd, on sobie szczytuje z tego URL-a, szczytuje sobie ten URL i tutaj szczególnie te parametry, które występują już po domenie i generalnie co tu się dzieje, to tutaj ta funkcja to robi, no nie będziemy na nią dokładnie patrzyli, ale on sobie tu przemiela ten URL, tak, przemiela go, różne tam próby wyłuskać z tego te parametry, wyłuskuje, stara się znaleźć jaka reguła tutaj przepisywania tych URL-i występuje, bo w WordPressie z tego co na pewno sobie wiecie to na pewno, bo to jest coś, co powiedzmy się często ustawia, tak, mamy możliwość różnego tworzenia różnych tych URL-i dla wpisów czy dla kategorii, możemy sobie tutaj wybrać, jak ma wyglądać ten URL, dlatego są tutaj pewne reguły w WordPressie, które właśnie nam definiują, jak przepisywane są te URL-e, żeby WordPress po prostu wiedział,
jak użyjemy sobie tego URL-a, że on dotyczy na przykład wpisu kategorii czegoś takiego. No i on to próbuje tutaj rozwikłać, tak? Z tych reguł właśnie URite próbuje rozwikłać ten URL i wyłuskać z niego parametry później do tego, żeby wysłać zapytanie do bazy. I żeby wysłać zapytania do bazy i zaraz sobie jeszcze tutaj zobaczymy. Tutaj mamy matched query, o, i zapisuję tutaj, no, znajduję właśnie tą regułę i później zapisuję tutaj, o, jak sobie wejdziemy, tu chyba to zapiszę, wydaje mi się, to jest matched query, tutaj to zapisuję z tego URL-a, na którym byliśmy, wyłuskał coś takiego, kategorii name, parki, nie, z tego. No i on generalnie po prostu z tego URL-a tutaj wyłuskuje i udało mu się wyłuskać te parametry do zapytania. No tak jak mówię, jeżeli macie ochotę to sobie przejrzeć, tak, te query vars, to później robi coś takiego, ten init, wyłuskał te parametry i później wykonuje taką funkcję query post, która dosłownie co ona robi, to wysyła zapytanie do bazy, tak, WPD query query, z tymi query vars, czyli z tym, co tam wyłuskał z tego URL-a, to jest wysyłane do bazy i tworzone jest takie SQL do bazy danych na podstawie właśnie tych parametrów pozyskanych z URL-a, dzięki czemu właśnie jest w stanie znaleźć wpisy przypisane na przykład do danej kategorii czy danego tagu, bo przy tagu wyłuska sobie, że tag był jakiś tam, jakoś tam nazywał, czy że to był single, no to na przykład, że tytuł wpisu jest taki, czy na jakieś ID wpisu jest takie i tak dalej. Tutaj na tym block header możemy sobie nawet spróbować zobaczyć, znowu wardumpem najlepiej. W ogóle powiem Wam, że jak kiedyś się nauczyłam wardumpować, to był chyba pierwszy taki przełom w mojej nauce przy programowaniu w PHP. To był dosyć ważny przełom, także polecam, jeżeli nie próbowaliście jeszcze robić wardumpów, to warto nauczyć się tego, żeby sobie zrzucać po prostu po kolei, jak przeglądamy jakieś kod źródłowy, co tam w jakiś, siedzi w jakichś zmiennych. No i tutaj przed, zanim wykona się ta funkcja WP, tak, to ten globalny obiekt WP query jest utworzony, ale jest pusty, na razie nie ma tutaj żadnych danych, ale w momencie, gdy go sobie podejrzymy już po tym, jak ta funkcja się wykonała i wykonał się ten parse request, czyli z tego URL-a się pobrały te parametry, zostało wykonane zapytanie do bazy, no to tutaj zobaczymy, że już na tym etapie, jak jesteśmy na stronie kategorii, no to już nam się ten obiekt WP query zapełnia i tutaj już mamy informację właśnie, jakie było zapytanie do bazy, wpisy, które zostały znalezione, tak, z tymi parametrami, tutaj mam przechowane, tu nam znalazło trzy wpisy, które po prostu należą do tej kategorii i mamy tutaj wszystkie dane tych wpisów, czyli jakiś tam tytuł, tak, jakiś tam content z edytora blokowego, też cały taki HTML, czy jakiś autor i tak dalej, to wszystkie tutaj rzeczy, które są nam potrzebne do tego wpisu, te informacje o tym wpisie zostały wyciągnięte z bazy, no i parę jakichś tam jeszcze innych elementów, które za chwilę nam się to przyda, za chwilę sobie to zobaczymy, więc zobaczcie, że to jest jeszcze zanim jakikolwiek HTML zaczął się ładować, WordPress już wyciągnął na podstawie URL-a z bazy to, co jest potrzebne, czyli wyciągnął jakby te dane, które są gotowe do wyświetlenia i teraz my, gdy tworzymy ten motyw, to my tylko musimy tak naprawdę te dane wyświetlić, bo te wpisy my już je mamy tutaj wyciągnięte, tylko na razie są one gdzieś tam w pamięci zapisane, tak, to z tej zmiennej tam WP query i naszym zadaniem przy tworzeniu motywu jest po prostu wyświetlić te dane w jakiejś tam formie wizualnej i do tego właśnie służy nam motyw i do tego właśnie możemy przejść do ostatniej części tutaj tego naszego modelu mentalnego, można tak powiedzieć, tego, co będzie się działo, to jest właśnie ten template loader i to jest coś, co nas interesuje bardzo, no bo my tworzymy motyw, więc ta część taka ładowania tego motywu, jak to się dzieje, że w ogóle ten motyw zostanie załadowany, no i przede wszystkim, co w kontekście motywów blokowych nas będzie interesowało, czym się różni motyw klasyczny od blokowego i tak dalej, to za chwilę prześledzimy sobie to dokładnie, ale zauważcie, że do tego momentu, jak teraz jesteśmy tutaj na tym WP query, które się wykonało, się te zapytania do bazy wyciągnięte zostały te wpisy, te odpowiednie dane, które są potrzebne na danej podstronie, to do tego momentu nie ma to żadnego znaczenia, czy my
mamy motyw klasyczny, mamy motyw blokowy, bo ten motyw nawet na razie się nie zaczął ładować, na razie tylko się function z PHP załadowało, a function z PHP, to jak wspominałam, to jest jedyny plik PHP, który jest możliwy do tego, żeby go używać jako właśnie w pliku PHP w motywie blokowym, bo wszystko inne będzie w HTML-u, HTML czy CSS, natomiast function z PHP to jest jedyny plik PHP, który zostanie wczytany, więc do tego momentu to jest dokładnie to samo, niezależnie czy mam motyw klasyczny, motyw blokowy, tak po prostu WordPress ładuje templatkę. Oczywiście, jeżeli mam motyw taki WordPressowy, a nie jakiś tam headless, bo to jest headless, to zupełnie inna bajka, natomiast tutaj, jeżeli mamy ten motyw taki klasycznie z WordPressa, czy klasyczny, czy blokowy, no to do tego momentu to jest, nie ma żadnej różnicy. My te dane do wyświetlenia już mamy wyciągnięte w tym momencie, zanim zaczęliśmy jakikolwiek HTML jeszcze renderować, to już te dane są i czekają na nas z bazy danych. No i teraz spójrzmy jeszcze na ten template loader, ponieważ to jest coś, tutaj nie może, to mogę zamknąć. Spójrzmy jeszcze na ten template loader, to na razie wezmę, może nam się to jeszcze przyda później, więc na razie to tak zakomentuję. Zobaczmy jeszcze ten template loader, co on robi, to jest, też się znajduje w WP Include z katalogu, czyli zobaczymy sobie ten template loader. No i tutaj też jakieś tam rzeczy są nieważne. Tutaj nas interesuje nas ta część. I musimy sobie najlepiej porównać od razu z tym hierarchią templatek. To na pewno też jest wam znane, jeżeli kiedykolwiek tworzyliście jakikolwiek motyw w WordPressie, no to hierarchia templatek na pewno jest wam dosyć dobrze znana, czyli właśnie teraz już wiemy, skąd w ogóle WordPress wie, na jakiej jest stronie, no nie, bo z URL-a sobie sprawdził. Zobaczcie też, że tutaj generalnie w tym obiekcie w WP-Query nie tylko zapisane są wszystkie wpisy tam wyciągnięte, ale też tutaj jest coś takiego, że mamy jakby takie, no właśnie takie, on tu próbuje oznaczyć, jaki to jest rodzaj zapytania, rodzaj templatki, na jakiej jesteśmy po stronie, tak? Czy jesteśmy na tagu, czy jesteśmy, my tu jesteśmy na kategorii, to kategoria, gdzieś tu, o, to jest kategoria, no to zaznaczyłam na true, tak? Jesteśmy też na archiwum równocześnie, no bo to też jest archiwum, zgodnie z tą hierarchią templatek, to też ona jest zaznaczona na true. Także tutaj od razu jakby przy tym, w tym momencie, kiedy zostały wyłuskane te dane do wyświetlenia, to również od razu WordPress sobie przygotowuje takie, co to jest za podstrona, czy my jesteśmy na kategorii, czy jesteśmy, na czym my tutaj jesteśmy. No i właśnie później zgodnie z hierarchią templatek, na przykład my jesteśmy na stronie kategorii, czy jesteśmy na stronie archiwum i na kategorii, tak, jesteśmy archiwum kategorii, czyli wyświetlamy wpisy przypisane do danej kategorii, kategorii, jakieś tam parki, tak, tutaj jesteśmy. Czyli nasza hierarchia templatek wygląda tak, że tutaj od lewej strony mamy największą specyficzność, czyli te, które będą miały priorytet, a te bardziej od prawej strony, te są z mniejszą specyficznością, czyli one będą miały mniejszy priorytet, tylko zostają te pobrane bardziej z prawej, jeżeli nie ma żadnej templatki z lewej strony, tak, która byłaby obecna w pliku motywu. Na razie rozmawiałam tutaj o plikach PHP, czyli tych klasycznych motywach. Czyli generalnie najpierw będzie szukał, jak mam tutaj stronę kategorii parki, no to najpierw będzie sobie szukał kategorii myślnik parki PHP, później jeżeli nie będzie to kategorii myślnik, to ID jakieś, które tutaj ma ta kategoria, jakieś tam ma na przykład 12, no to będzie szukał takiego czegoś. Później jeżeli takiej templatki nie znajdzie, to będzie szukał kategorii PHP, potem będzie archive szukał, jeżeli nie będzie kategorii, no i później na końcu indeks PHP to jest taki ostatecznie taki plik, tak jak w naszym motywie mamy tylko plik indeks PHP, więc jeżeli żadnego innego nie znalazł, no to ten indeks to jest taki na samym końcu, więc on pociągnie po prostu praktycznie wszystkie templatki pociągnie indeks, jeżeli by one nie były obecne, tak jak w naszym przypadku nie ma tam tutaj żadnej innej templatki, więc ten indeks PHP będzie musiał wyświetlić, będzie odpowiedzialny za wyświetlenie tego, przepraszam was, bo ktoś mi tutaj wchodzi do salki. I co on tutaj generalnie robi? No to właśnie próbuje, on sobie tu próbuje, tak, które to jest, czy to jest właśnie jakiś tam search, front page i tak dalej. No i to tutaj widzieliśmy, że próbuje sobie, tak, wykonuje taką funkcję i single, no ma false, no to nie. No i dochodzi do takiego miejsca, gdzie mu zwróci to true i wykonuje sobie wtedy taką funkcję, czyli dochodzi do i z kategorii i wykonuje taką funkcję get category template. I ta funkcja
Gdzie ona się znajduje? No to wygooglujmy ją, bo już nie wiem teraz, gdzie ona się znajduje. I ona, ta funkcja sobie właśnie tworzy taką hierarchię tych templatek, czyli dokładnie tutaj to widzimy, tak, że mamy kategorię Slack, kategorię Term ID i po prostu kategorię PHP, taką tablicę po prostu zgodną z tą hierarchią templatek i później wykona taką funkcję getQueryTemplate. Wiecie co, czekajcie, to chyba było tutaj gdzieś w template, chyba to było. Tu chyba to znajdę. O, tutaj jest. No właśnie, ona tutaj dostaje właśnie typ, że to jest kategoria i te templatki, tą tablicę tych templatek z hierarchii templat. I tutaj zobaczymy właśnie to, gdzie się nam rozdziela klasyczny motyw z blokowym. Bo co te funkcje robią? Najpierw dostaje tutaj listę tych templatek, czyli tą hierarchię templatek, tak? I co robi locate template? To jest taka funkcja, już nie będziemy na to patrzyli, ale jak jesteście zainteresowani, to polecam sobie spojrzeć w kod źródłowy. Ta locate template, ta funkcja stara się znaleźć templatkę PHP-ową najpierw. Ona znajduje templatkę PHP-ową, retrieve the name of the highest priority template. Nie? Czyli ona szuka templatki, która będzie miała największą specyficzność, największą taki priorytet, w zależności od tego, jakie templatki sobie stworzyliśmy tam w tym naszym motywie. Jakie te szablony, oj, tu nam wchodzi to rozróżnienie na szablon i motyw, tak? Motyw to jest zestaw szablonów różnych. Ja mam tylko jeden szablon na razie, ten indeks PHP. No ale jakbyśmy mieli na przykład kategorię PHP, może zaraz spróbuję pozmieniać te nazwy i dodamy jakieś blokowe templatki, żeby to zobaczyć. I po prostu szuka i stara się znaleźć jak z największą specyficznością ten szablon, tą templatkę, która pasuje do danej podstrony, czyli w tym momencie, że jesteśmy na kategorii parki, no to on będzie szukał stron, najpierw templatki kategorii parki, potem kategorii z tym ID tych parków, później samej kategorii PHP, jak nie znajdzie archive, na końcu indeks będzie musiał wyświetlić, no bo my mamy tylko indeks. I to właśnie robi ta funkcja locate template. Ona zwraca nam tą nazwę tej templatki PHP-owej. I to jest w momencie, gdy zostały dodane te templatki blokowe, ten motyw blokowy, który dzisiaj w naszym labie będziemy sobie robili, to jest ten moment, w którym to zaczyna się rozdzielać. To znaczy cały czas mamy tą, i tak znajduje, zawsze będzie szukało templatki PHP-owej, teraz mają, powiedzmy, ma indeks, albo może ma kategorię PHP, zależy jaką mamy tą templatkę i ona jest później przekazana tutaj do następnej funkcji locate block template. I co ta funkcja robi? To ona znowuż poszukuje templatki blokowej. I templatki blokowe znajdują się, powinny się znajdować w katalogu templates, coś takiego. I tam powinny one się składać z HTML-a. I może zaraz założymy i sobie spróbujemy zobaczyć, jak to wyszukuje. I generalnie ta funkcja będzie szukała, czy istnieje templatka blokowa, która jest przynajmniej takiej samej specyficzności jak ta PHP-owa lub wyższej. To znaczy ona musi być, widzicie, w equal or higher specificity. Czyli templatka blokowa musi być wyższej specyficzności. Czyli jeżeli ja teraz mam indeks PHP, no to każda templatka, czy ja zrobię archive HTML, czy ja zrobię kategorię HTML, ona będzie i tak już miała wyższy priorytet. Ale jeżeli mamy na przykład kategorię HTML, ale mamy kategorię parki PHP, to i tak wyświetli nam tą templatkę PHP-ową, bo ona ma wyższą specyficzność, ma wyższy priorytet w stosunku do tej HTML-owej, czyli one jakby mogą ze sobą funkcjonować razem i zaraz może spróbujmy dokładnie to zrobić. I co potrzebujemy, żeby utworzyć sobie taki motyw blokowy, żeby ten motyw stał się motywem blokowym, bo on na razie nie jest motywem blokowym, on na razie, jak będziemy wygląd, no to mamy motywy, mamy dostosu i mamy edytor plików motywu, to zaraz zobaczycie, co się z tym stanie, jak sobie zmienimy to na blokowy motyw. Czyli do CyberLab'a musimy założyć tutaj nowy folder i on się nazywa templates. I w tym katalogu templates, on jest obowiązkowy, w którym będziemy umieszczali te poszczególne szablony blokowe, czyli w HTML-u. I do tego potrzebujemy jedyny plik, który jest obowiązkowy, to jest indeks. Musimy, żeby w ogóle włączyć, to potrzebujemy włączyć tą edycję w edytorze blokowym, musimy założyć plik index.html.
Tworzymy indeks HTML i na razie może ja tu na razie nic w tym pliku indeks nie zrobię, mam tylko go utworzony. Powinno to, myślę, że pociągnąć nam. I teraz odświeżymy sobie i zobaczcie, co się stało. Wyrzuciło nam teraz ten customizer, czyli ten dostosuj, jakiś tam edytor plików i pojawił nam się edytor beta. I to jest edytor motywu blokowego. Jak sobie włączymy ten edytor i co się stało w ogóle z naszym tutaj na frontendzie, co się stało, odświeżymy, no i nic, pusty szablon, indeks, tak, bo teraz to gdzieś wcześniej rzucałam, gdzie to wrzucałam, klas WP, dobra, to tutaj jeszcze to, ten PH, widzicie, cały czas się ładuje, który tam był wcześniej, klas WP, ja tam miałam jakiegoś wardampa, klas WP, miałam, dobra, to wywalimy. Odświeżamy, to jest pusty szablon indeks i teraz już priorytet zyskał ten plik HTML, indeks HTML i on teraz jest naszym priorytetowym szablonem. On jest pusty, więc tam jakiś zastępczy tekst wyświetlono, ale teraz zobaczcie, zmienimy sobie ten indeks PHP, zmienimy nazwę go na kategorię, bo teraz on będzie miał większą specyficzność. Jeżeli on, ten plik PHP ma kategorię, a ten plik HTML ma indeks, to jest indeks, no to według naszej hierarchii templatek kategoria jest bardziej specyficzna od indeks, więc powinien teraz ten kategorię PHP tutaj być ta templatka powinna być użyta do wyświetlenia tych wpisów, więc zobaczymy sobie, odświeżamy i co jest, ten nasz plik PHP został użyty do wyświetlenia tej kategorii parki, ale jak wejdziemy sobie na tag, to jest tag, jakieś tam tak województwo, to zobaczcie pusty szablon indeks, bo nie mamy żadnego szablonu do wyświetlenia tagu, który byłby bardziej specyficzny od indeks, dlatego został wybrany indeks do wyświetlenia, bo tak mamy tutaj, gdzie to mamy, tak archive, tak to potrzebujemy znowu, tak Slack, tak ID, tak PHP, archive nie było, no i był tylko indeks HTML, i no i on po prostu został użyty do tego, żeby wyświetlić tą stronę z tym tagiem. Dlatego te pliki właśnie i PHP i indeks mogą ze sobą funkcjonować. Myślę, że docelowo trochę nie widzę jakiegoś za dużego sensu, żeby to mieszać. Szczególnie, że zobaczymy to za tydzień, będziemy sobie tworzyli jakieś template parts, czyli na przykład nagłówek, stopkę w tym motywie blokowym, no to wtedy ten motyw PHP-owy by nie miał dostępu, te szablony PHP-owe by nie miały dostępu do na przykład nagłówka z motywu blokowego, musielibyśmy to otworzyć osobno, więc takie mieszanie się nie widzę za bardzo jakiegoś tam super dostosowania tego, ale może jakieś zastosowanie się znajdzie do tego, żeby mieszać sobie, że na przykład tylko w motywie blokowym będą jakieś templatki dla stron landing page'y, a jakby całe poszczególne inne podstrony, typu tam właśnie strony kategorii, wpisów i tak dalej będą PHP-owe. Nie wiem, ciężko mi dzisiaj powiedzieć, czy będzie miało sens takie łączenie. W każdym razie to ze sobą działa, jak najbardziej to działa. To jest jakby taka dodatkowa warstwa tych templatek HTML-a na te templatki właśnie PHP-owe. Nie jest to jakieś coś osobnego, nie jest to coś, co osobno funkcjonuje, to w żaden sposób nie wchodzi w konflikt jedno z drugim. Spróbujmy może teraz wyedytować trochę sobie tą templatkę, bo teraz tak, jesteśmy w WP Admin, byśmy weszli. Jesteśmy w WP Admin i przejdziemy sobie do tego edytora i zobaczymy jedną rzecz, bo teraz nam zaciągnęło tą templatkę index.html, natomiast na razie tam nic nie mamy, bo byśmy musieli dodać jakiś HTML po prostu, żeby to wyświetlał. No i teraz najlepiej ten HTML wygenerować sobie z edytora. Czyli wejdziemy sobie do edytora, tutaj wygląd edytor i teraz ten edytor już działa w wersji 5.9 WordPressa, w okrojonej trochę bardziej formie. Teraz trochę został też poprawiony, więc teraz on całkiem spoko działa. No i tutaj mamy ten edytor, on wygląda dokładnie tak samo jak edytor bloków na podstronach. Ale tutaj teraz jak klikniemy sobie czy na to logo, czy jak tutaj sobie klikniemy przeglądaj wszystkie szablony, to nam się otworzy właśnie ten panel, gdzie mamy tutaj w tej zakładce szablony wyświetlone wszystkie szablony, które są właśnie pobrane z tego,
z tego katalogu templates, te HTML-e. I one nam się tutaj wyświetlają i my możemy je wyedytować. Możemy tutaj wejść na ten plik index i możemy tutaj zrobić dodać cokolwiek. Spróbujemy coś tutaj dodać do tego pliku index, żebyśmy zobaczyli, że nam się coś tu wyświetli, tak? Zamiast tego pusty szablon. Więc ja wybiorę jakiś blok i wybiorę na początek jakiś blok z takich ogólnych, tutaj w kategorii motyw. Wybiorę jakąś nazwę witryny na przykład. Dodam sobie blok nazwa witryny. To jest taki blok dynamiczny, który nam wyświetli po prostu jakieś nagłówku. Na razie po prostu robimy to tylko tak, żeby zobaczyć, żeby coś nam wyświetliło. I teraz zapiszemy to. I mamy teraz po odświeżeniu, zobaczcie, że wyświetliło nam tę nazwę witryny i możemy przejść do strony głównej. I teraz zobaczcie jedną rzecz. Dalej to nie zmieniło tego, że my w indeks HTML mamy pusty. No bo właśnie tu dochodzi do tego, do tej hierarchii ładowania tych poszczególnych, gdzie to mamy, tak, locate block template. Ta funkcja, ona nie tylko szuka tak naprawdę w plikach HTML, czy tutaj w tym katalogu templates, jest odpowiedni plik z hierarchii, ale ta funkcja jeszcze szuka w bazie danych, dlatego że użytkownik może nadpisać sobie tą templatkę HTML-ową w edytorze. I to, co użytkownik nadpisał w edytorze i kliknął zapisz, tak jak my przed chwilą zrobiliśmy tutaj, to zostaje zapisane do bazy danych. I to już Was zostawię z tym, żebyście sobie zobaczyli, jak to zostaje zapisane. Dla podpowiedzi tylko powiem Wam, że to jest w tabeli WP Post. Także możecie sobie spojrzeć samodzielnie, jak to, co dokładnie, w jaki sposób to zostaje zapisane. Ale właśnie co ta funkcja robi, to locate block template, ona szuka najpierw w bazie, czy istnieje templatka, która jest, ona ma najwyższy priorytet, ta, którą użytkownik zapisał sobie w edytorze. Najpierw, czy istnieje templatka właśnie z tej hierarchii templatek z najwyższą specyficznością, która jest zapisana w bazie. Potem, jeżeli tam nie znajdzie, to szuka tutaj w tych plikach, znaczy w plikach templates, tak jakiegoś HTML-a, znowuż z większą specyficznością niż ten plik PHP, który znaleziony został wcześniej. I jeżeli znajduje to, to wyświetla tą i na końcu wyświetla PHP. Czyli priorytet jest taki. W pierwszej kolejności szablony i templatki szablony zapisane w bazie, bo to są te wyklikane przez użytkownika w edytorze. Na drugim miejscu są templatki HTML-owe, które są tutaj zapisane w motywie w katalogu templates. I na trzecim miejscu, jeżeli tych nie znajdzie, albo one mają jakąś małą specyficzność, to na końcu jest templatka PHP-owa. Ona ma najniższy priorytet, ale pod warunkiem, że jest właśnie zgodne dalej z tą hierarchią templatek. Czyli wiecie, o co chodzi, to o czym wcześniej mówiliśmy, że jeżeli PHP-owa templatka jest bardzo specyficzna, to ona będzie nadpisywała te mniej specyficzne templatki, które są zapisane w bazie, czy są zapisane jako plik HTML. Więc w taki sposób to się tutaj wpisuje. I tutaj mamy tą templatkę. I teraz stworzyliśmy, ona coś tam wyświetla. Okej, dokładnie wyklikiwaniem tych templatek zajmiemy się za tydzień. Także ja dzisiaj tylko używam tego po to, żebyśmy sobie z grubsza spojrzeli, jak właśnie to jest ładowane do WordPressa. Tutaj wejdziemy sobie w szablony. Jak widzicie, można tutaj jeszcze poprzez dodaj stworzyć inne szablony, które są właśnie z tej hierarchii pochodzą. Na chwilę obecną i na wersję 6.0 nie będzie możliwości tworzenia tych takich bardzo specyficznych templatek, czyli tych na przykład kategorii Slack czy kategorii ID. Na razie są na tym poziomie specyficzności, będą dla nas dostępne do tworzenia właśnie poprzez edytor blokowy. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to jest z HTML-owymi, jeżeli sami byśmy sobie dodali, czy by te bardziej specyficzne działały, czy nie, czy tylko po prostu na razie to jest zrobione i do wersji 6.0 raczej już nie będzie nic więcej niż te templatki. No ale to jest tak, jak widzimy, wersja beta cały czas, więc to jest ciągle jakby work in progress. I teraz zróbmy jeszcze jedną tylko rzecz, bo zobaczcie teraz tak. Trochę byłaby lipa to tak zostawiać, dlatego że jeżeli wejdziemy tutaj w szablony, no to ja mogę tu kliknąć na trzy kropeczki i zrobić wyczyść modyfikacje. I wszystkie te modyfikacje, które zrobiliśmy przed chwilą w edytorze, możemy wyczyścić i to nam wtedy przywraca ten stan templatki z HTML-owej. Więc trochę byłaby lipa to tak zostawiać. Lepiej byłoby skopiować sobie tutaj tą treść z tego, czyli wchodzimy sobie na te trzy kropki, zrobimy sobie skopiuj całą treść
i wstawimy do tej naszej templatki index.html, nam wygenerowało ten HTML. Bo tutaj po prostu edytor blokowy generuje nam HTML lub HTML połączony z takimi właśnie komentarzami HTML-a w sumie, w których jest zaszyty jakby, to jest taki zaszyty shortcode, tak, coś takiego. I tutaj jeszcze może spojrzymy sobie za chwilę, o co z tym chodzi, że jak to się stanie, że mając taki site title, nam to za chwilę zamieni na stronie, na po prostu wyświetli jakiś tam HTML. Ale teraz jeszcze spójrzmy na jedną rzecz. Wróćmy sobie tylko tutaj teraz do naszych szablonów. Spróbujmy to odświeżyć, bo tutaj nam zapisało wcześniej, mamy indeks. HTML mam zapisany. Dobra. Ciekawe, czy teraz jak wyczyszczę modyfikację, to teraz mi usunie z bazy danych, jak wyczyściłam modyfikację, usunęło z bazy danych, wchodzę na indeks, no i mam tutaj, nie? Mam tutaj ten tytuł, on się nam wyświetlił, jeżeli powiedzmy coś sobie dodamy, na przykład weźmy sobie, co możemy tutaj sobie jeszcze wziąć, weźmy sobie na przykład z motywu, mamy tutaj różne elementy, które możemy, na przykład motto witryny, o, kolejna witryna oparta na WordPressie, dobra, to weźmy, zapiszemy. Teraz zapisujemy sobie to w edytorze, to znowu, to jest coś, czego nie mamy tutaj w tej templatce, to się zapisało do bazy danych, tutaj po odświeżeniu zostaje wyświetlone, tak, i co możemy zrobić, to zobaczcie, możemy wrócić sobie tutaj do tych szablonów, mamy taką, ta kropka oznacza, że ten szablon HTML-owy był modyfikowany w edytorze i on teraz może się różnić między tym, co jest w tym HTML-u, więc możemy sobie wyczyścić modyfikację, co sprawi, że usunięte zostanie z bazy i teraz po odświeżeniu tu już wyświetli się tylko to, co jest w HTML-u. Także to, co edytujemy w edytorze, możemy usunąć w edytorze, natomiast to, co jest w HTML-u, w tych templatkach, one po prostu zostają i one, ten kod tam zawsze jest i zawsze można przywrócić jakieś modyfikacje do tego, co jest oryginalnie w tych templatkach HTML-owych. I teraz spójrzmy jeszcze, o co chodzi z tym, że tutaj mamy taki w sumie komentarz, a na stronie, jak podejrzymy sobie kod, no to po prostu to się zamieniło na jakiś, widzicie, WP Site Blocks, WP Block Site Title i tutaj mamy tytuł tej strony, mamy link i to mamy podstawione jakby w zamian za ten taki dziwny komentarz shortcode. Bo to jest jakby wynikowy HTML, tylko że to jest sam komentarz HTML, bo nie ma tutaj żadnego, po prostu to jest dynamiczny blok tak zwany, czyli on będzie nam dynamicznie podkładał na przykład jakieś tytuły podstron czy coś takiego, no bo na każdej, tu akurat mamy, dobra, tytuł strony, więc on na każdej podstronie będzie taki sam, ale jakbyśmy sobie dali tytuł jakiegoś danego wpisu, no to na każdej podstronie będzie inny tytuł, także to jest tylko taki placeholder, taki shortcode, w którego miejsce po prostu na danej podstronie się podstawi konkretny wpis tej podstrony, a jeżeli do indeks dodajemy sobie jakiś tam paragraf, tak, żeby tutaj na przykład dodamy sobie taki po prostu zwykły tekst. I teraz jeżeli skopiujemy tą treść i wstawimy tutaj, to zobaczcie, tutaj się wkleił tak jakiś tam HTML. Po prostu bloki WordPressa, WordPress każdego bloku generuje jakiś tam kod HTML, który zawiera również takie właśnie komentarze i po tych komentarzach później WordPress, taki parser w WordPressie poznaje, że to jest jeden blok, a to jest drugi blok, bo on właśnie po tym rozpoznaje, że tak się zaczyna jeden blok i tak się on kończy i później się zaczyna kolejny blok. I potem jest w stanie wykonać jakieś tam kody. Na przykład w paragrafie no nie ma nic do wykonania, żadnego kodu, bo to jest po prostu zwykły HTML. Ale tutaj nie mamy HTML-a, tu mamy dynamiczny blok i w to miejsce podstawi się, wykona się jakaś funkcja, która jest przypisana do tego bloku. Czyli ten blok nazywa się WP Site Title. I te bloki są tutaj zdefiniowane, WP Includes Blocks. Tutaj znajdziemy wszystkie bloki. To są jakby te bloki z Gutenberga. One najpierw powstają w Gutenbergu, w tej wtyczce Gutenberg. I tam jest rozwijany ten edytor, a później z tego Gutenberga część tego kodu, to co jest jakby importowane później do WordPressa i wdrożone do WordPressa, do Core'a, staje się częścią tego Core'a WordPressa, no to właśnie znajduje się ten kod źródłowy tych bloków tutaj w tych blocks i one mają swoją część taką CSS i z tą definicją tego bloku w JSON-ie, w blok JSON, a tutaj mamy jeszcze do nich
do tych bloków dynamicznych kod PHP, który się wykonuje, który się podstawi, bo to jest de facto coś takiego jak shortcode. To jest praktycznie to samo co shortcode. To mówi nam, że jeżeli jesteśmy na site title, no to jesteśmy gdzieś, gdzie my to jesteśmy, site title tutaj. To jest tak, że jest jakiś blok rejestrowany, tak, rejestruje nam ten blok, site title i że funkcja, która ma wykonać się w momencie, kiedy ten parser napotka na ten blok, ona się nazywa tak i to jest ta funkcja. I co ona robi, to ona po prostu, widzicie, bierze ten blok info, jakieś tam, dodaje jakieś klasy i tak dalej i ona po prostu zwraca kawałek HTML-a, do którego się podstawia tag name, czyli to jest ten H1, tak, i tu mamy tą H1, to widzieliśmy tutaj, że to była H1, no bo to jest jakiś tam główny tutaj ten blok z tym tytułem strony, no i jakaś tam klasa, tak, i to wszystko on to sobie buduje tutaj z tego PHP-a i to zostaje podstawione i to zaraz zobaczymy, gdzie to zostanie podstawione, bo tutaj jeszcze nie kończymy na tym, bo na razie spojrzeliśmy, o co chodzi w tej hierarchii templatek i wiemy już, jak się ładują te pliki HTML w porównaniu z tym plikami PHP, i w zasadzie no one się po prostu wpasowują w tą hierarchię, ale to jeszcze nie jest koniec, bo skończyliśmy, na czym skończyliśmy? Na tym, tak? Jesteśmy w tym miejscu, w tym Get Query Template i to Get Query Template, co nas zwróci nam? Retrieve Path to a Template, tak? Czyli zwraca nam po prostu ścieżkę z tym plikiem już do wyświetlenia. Czyli sprawdza sobie najpierw, czy jest PHP-owa templatka, tak jak jesteśmy teraz tutaj na tagu, powiedzmy jesteśmy, no to sprawdziło, czy jest jakaś PHP-owa templatka do tagu, no nie ma i tam pewnie znalazło, że ostatnia jest indeks, tak, bo jeżeli nie ma żadnej tej specyficznej templatki, no to indeks jest taką na końcu, tym takim fallbackiem. Później przeszukało jeszcze blokowy katalog i w bazie danych, czy przypadkiem nie ma jakiejś templatki z tagiem o większej specyficzności niż ten indeks, no nie ma, no to zwraca ten indeks i ona po prostu ten indeks wyświetli, ale jeżeli byśmy byli na stronie jakiejś tutaj byśmy musieli być innej, żeby nam zwróciło, nie, indeks HTML, sorry, teraz się zakręciłam, zwraca nam, bo znalazło indeks HTML, dla tagu zwróci indeks HTML, tak, bo to jest najbardziej specyficzna dla tagu. No więc powiedzmy, templatka stwierdziła, tutaj została zapisana, że plik indeks HTML jest najbardziej specyficzny, więc on powinien zostać zwrócony. I co tu się stanie, to nie tutaj, tylko tu locate block template. Locate block template, tu zobaczymy. To on tak naprawdę nie zwraca tego pliku do końca tego indeks HTML, tylko zwraca template canvas, bo zobaczcie, że ten indeks tak naprawdę, on ma tylko, on się zaczyna WP site title i jakiś jest paragraf, a gdzie są te wszystkie tagi HTML, tak, head, body i tak dalej, tutaj tego nie ma. I co tak naprawdę ta funkcja zwraca, to nie ten plik HTML-a, tylko on zwraca plik template canvas PHP. I on się też znajduje w WP includes, więc przeszukujemy. Gdzie tu jesteśmy? Tu jesteśmy w blokach. To nie. WP includes template canvas. No i ten template canvas to jest właśnie taki plik w korze WordPressa, który nam buduje taki HTML, takie podstawowe tagi HTML, tak, HTML, head. Tutaj zobaczcie, jest dalej WP head, WP footer, dalej z tymi hookami swoimi, do których można się wbijać, na przykład poprzez functions PHP, to nadal tutaj jest, pomimo że nasza templatka i nasz motyw może nie mieć żadnej templatki PHP-owej, to jednak jakieś tutaj PHP możemy wykonać właśnie na tych hookach, ponieważ wszystko to, co z edytora się wczytuje, znajduje się między tagami body, body, body i tutaj mamy to template HTML i to template HTML się bierze z tej funkcji. To, co WordPress robi, to robi coś takiego, że szczytuje ten taki jakby, ta templatka HTML, którą znalazł, czyli z tego naszego indeks pliku, to zostaje zapisane do zmiennej globalnej, to się nazywa WP Current Template Content. I wczytuje ten właśnie template canvas i on potem bierze tą templatkę, czyli to ten cały HTML z tego pliku indeks, czy z tej bazy danych i go przepuszcza jeszcze przez parę tam
jakichś funkcji, nie? Na przykład jakieś shortcody, embeda szykuje. Tutaj się wykonuje ta funkcja doblocks i ta doblocks właśnie funkcja bierze ten cały content, ona po kolei sobie szczytuje te bloki i właśnie w tym miejscu podstawia tą funkcję PHP-ową przypisaną do tego bloku i ta WP site title, ten komentarz się zamienia po prostu na docelowy HTML, który wyświetla ten tytuł strony. Później bierze następny blok, no i tutaj pozbywa się tego komentarza, tak, i, no i po prostu wyświetla zwykły HTML, bo tutaj nic więcej nie musi wykonywać. No i tutaj zobaczcie, że nie ma tych komentarzy, tak, jeżeli spojrzymy sobie na tą naszą indeks, gdzie mamy tylko ten site title, dobra, tu jest zapisane i teraz sobie odświeżymy, żeby to nam wzięło, no to mamy tylko H1 i tu mamy ten paragraf. Tu już nie ma żadnych tych komentarzy, on się tego pozbywa po prostu, jak sobie przemiela ten content i po prostu robi te doblocks, no to się tego pozbywa. No i jakieś tam convert smileys i tak dalej, te rzeczy one i tak się wykonują, one są podpięte do filtra the content, jak mamy klasyczny edytor i z tego TinyMC, jak tam pobiera ten content, to on też ma wpięty filtr na the content, który wykonuje tam niektóre funkcje, na przykład te funkcje też się tam wykonują, tak, te embedy, bo on to musi pozamieniać, więc to nie jest nic takiego nowego, tutaj tylko się zmienia to do blocks, bo do blocks musi wykonać kod tych bloków i je tam przemielić i to w zasadzie oba jest jedyne, no jeżeli jakieś shortcody są, to je wykonuje, tak, to jest jakaś jeszcze zamiana tych takich nawiasów, no i na końcu co zwraca, to zwraca nam takiego diva WP Site Blocks i w środku jest ten cały content, który pochodzi z edytora blokowego i tutaj to widzimy WP Site Blocks, ten div i to jest wszystko, co wchodzi nam w edytor, a tutaj te wszystkie wcześniej jakieś tam rzeczy, czy na przykład jakieś skrypty, to one są po prostu wpięte na hook odpowiedni. I to w zasadzie w taki sposób to mniej więcej by działało. A już widzę, że mamy 12, więc to mam nadzieję, że to w miarę tak było łatwe do przetrawienia. Jeszcze jedną rzecz byśmy spojrzeli przy okazji, jak przeglądamy już pewne rzeczy, jak one działają, to myślę, że musielibyśmy jeszcze spojrzeć na pętlę, no bo tutaj nie mamy, na razie nie wyświetlamy, nie? Niczego na tej naszej, na tym naszym tagu i myślę, że warto byłoby jeszcze spojrzeć, jak tutaj będzie działała pętla w tym motywie blokowym. Mamy tutaj taki blok, który nazywa się tutaj z motywu pętla zapytania, query block. I wybierzemy sobie jakiś taki szablon, nie będziemy wybierali tego, bo to jest takie lipne tam na razie nie ma żadnego stylu, dlatego mam tę domyślne z WordPressa. Wybiorę jakieś tam, żeby wyświetlało tylko tytuły i daty. I teraz na tym bloku pętla zapytania, tutaj możemy sobie jeszcze otworzyć, żebyśmy widzieli, z czegoś ta pętla zapytania składa, bo ona się składa z dwóch bloków. Pętla zapytania i szablon wpisu. I szablon wpisu po prostu nam mówi, z czego ma się składać jakby dany konkretny wpis w tej pętli, ale to będziemy bardziej się tym interesować się za tydzień. Najpierw się interesujemy tą pętlą zapytania i interesujemy się jedną rzeczą. Tutaj tu ma takie ustawienia, bloki mają tutaj te ustawienia, tak? Czyli musimy pamiętać, że jesteśmy na bloku pętla zapytania, otwieramy panel z ustawieniami na bloku i tutaj mamy coś takiego jak w ustawieniach dziedziczenie zapytania z szablonu. To jest tak dziwnie tutaj, dziwnie oni to nazwali, to po angielsku jest chyba inherit from template, coś takiego. W każdym razie to jest dla nas ważne, szczególnie dzisiaj, jak już widzieliśmy, jak sobie WordPress tam wczytuje z tego URL-a, tak wyłuskuje te parametry do zapytania i tworzy te WP query globalne, to jest to takie main query, które później wie, co wyświetlić na danej podstronie. I ten blok, query block, ta pętla zapytania, ma tutaj taką opcję, która po zaznaczeniu, my mówimy, weź tę WP query z tego main query, z tego z URL-a, co WordPress już to sobie wykonał wcześniej i weź tamte wpisy i je tutaj wyświetlaj w tej pętli. I teraz jak zapiszemy to, no to po odświeżeniu tutaj na tagu powinno nam się wyświetlić tylko te tagi z tego województwa, tak? Te wpisy, które są przypisane do tego województwa. Podczas gdy, jeżeli byśmy to odznaczyli, to możemy tworzyć, bo to jest jakby taka nakładka no-code w pewnym sensie na WP query, w WordPressie to na pewno jak pisaliście jakiekolwiek
motywy, cokolwiek, to wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, że WP Query właśnie wyciąga z bazy danych wpisy o pewnych zadanych parametrach. Tak, wpisy lub inne posttypy oczywiście, bo tutaj to jakby wpis to jest tylko po prostu jeden z posttypów. Akurat tutaj jest taki przykład na wpisach, ale to jest dokładnie tak samo, by działało dla każdego posttypu. I tutaj zresztą mamy typy treści, wpisy strony i powiem Wam, że jak założycie, testowałam to kiedyś, jak sobie utworzycie własny posttype jakiś tam, to się tutaj automatycznie pokaże, więc można wybrać na przykład inny posttype, więc to też jest fajne, bo teraz jak mamy to odhaczone, to znaczy, że teraz nie korzysta z tego main query, z tego głównego zapytania z URL-a, tutaj tworzymy własne zapytanie do bazy, które nam wyciągnie jakieś w innych parametrach, czyli to możemy używać na przykład, jeżeli byśmy mieli właśnie tak, jak mamy tutaj stronę, która wyświetla po prostu 10 ostatnich wpisów z danego tagu, a na przykład na dole byśmy chcieli wyświetlać jakieś 3 polecane wpisy, coś tam, zobacz, także, nie? I to są jakieś inne wpisy z jakiegoś tam innego, nie z tego tagu, niezwiązane. No to tu możemy sobie stworzyć na przykład, żeby wyświetlało wpisy lub stronę lub jakieś inne posttypy. Mamy parę opcji, tych opcji to jest bardzo mało w porównaniu z tym, ile mamy opcji WP Query do przekazania, więc to jest trochę lipa. No, ja mam nadzieję, że tutaj to zostanie trochę jeszcze rozbudowane z czasem, żebyśmy mogli tutaj jakby w pełni wykorzystać tą funkcjonalność tego WP Query, a nie tylko to jest ograniczone praktycznie do sortowania takiego od najnowszych do najstarszych A do Z, czy ma zawierać te sticky, no i ewentualnie moglibyśmy sobie filtrować po kategoriach na przykład lub po tagach, czyli ja mogę na przykład, tak jak tutaj jestem na tagu jakieś tam podkarpackie, to ja sobie wezmę, nie wiem, jakieś dolnośląskie, mam taki tag i teraz tu mi będzie wyświetlało tylko z tego tagu po zapisaniu, zobaczcie, że jak tutaj wejdę odświeżę, no to teraz tworzy nam się, i to jest bardzo częsty też błąd, który widzę, że ludzie popełniają w takich customowych motywach, to jest robienie własnego WP Query w miejscu, gdzie ta pętla powinna korzystać tak naprawdę z main query, no bo widzieliśmy to dzisiaj, że WordPress wykonał nam już te zapytanie do bazy, mamy już te wpisy, zanim w ogóle ta templatka w ogóle się zaczęła ładować, one już siedzą w pamięci i one są odpowiednie dla danego tagu, tak? Czy dla danej kategorii, czy dla danej podstrony, to jest już dobrze wyciągnięte, są odpowiednie, prawidłowe wpisy, czy tam posttypy, czy strony, dla danego URL-a. I teraz jeżeli mamy taką zwykłą pętlę, tak jak mamy tutaj nawet w tym PHP-ie, tutaj to widzimy, że tu nie mamy żadnego WP Query dodatkowego, nie? Tu nie ma takiej potrzeby, dlatego że ta domyślna pętla if have post, while have post, ona właśnie sięga do tego WP Query, tego main query, takiego, który się wykonał z URL-a, i ona z tego dostaje jakby te wpisy po kolei, tak sobie iteruje po tych wpisach, które tam zostały zapisane i ona po prostu tutaj wyświetla te wpisy, a jeżeli my tutaj robimy własne, i ja coś takiego widziałam parę razy, że na przykład na stronie kategorii ktoś robi WP, tam własne WP query, wyciągnie z kategorii jakieś tam, to powoduje pewne skutki uboczne, no bo tutaj się teraz by musiało przy tym nowym WP query wykonać nowe zapytanie do bazy, które często nie będzie odpowiednie dla danej hierarchii templatek i takie różne problemy mogą się pojawiać. Dlatego tutaj to jest naprawdę ważne, żeby to rozumieć, że tak samo jak to jest tylko nakładka na to WP Query, tak? Pamiętajmy, że to, co jest w tym WordPressie, w tym Gutenbergu, to wszystko jest tylko nakładka no-code na to, co już mamy w WordPressie. To nie jest nic nowego, wymyślonego. To po prostu są, zamiast pisać jakąś funkcję, tak jak tutaj mamy site title jakiś tam, no to mamy jakąś tam funkcję WordPressową site title, nie, czy coś takiego, czy jakieś tam blog info, czy coś takiego, to ten blog tak naprawdę on pod spodem wykonuje tą funkcję, tak, a tutaj nam daje tylko po prostu interfejs taki, że możemy to klikać, tak, i on pod spodem jest ta funkcja tam przypięta do niego, więc wszystko, co tutaj jest, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie nakładka i to działa, będzie to wszystko działało tak samo, czy my mamy blokowy motyw, czy my mamy motyw klasyczny, to dalej obowiązują jakby te same zasady. Różnica tylko polega na tym, że w motywie blokowym generujemy te templatki z edytora, a w motywie klasycznym je po prostu wpisujemy w PHP-ie, wpisujemy tam jakąś pętlę własną, tak, tą if have post, while have post, to piszemy, a w motywie blokowym po prostu klikamy sobie blok pętla i on tam pod spodem ma tą pętlę, tak, if post i tak dalej i tylko dlatego musimy dla tej pętli przypisać, czy ona ma dziedziczyć zapytanie i jeżeli my tworzymy szablon teraz
dla danego, nie wiem, dla indeks i tak dalej, no to chcemy, żeby wyświetlał po zapisaniu dla danego odpowiednie wpisy dla danego tagu, tak? Odpowiednie. Tutaj coś się nie zapisało. Albo już coś namąciłam tutaj. No, w każdym razie w taki sposób to działa. Coś musiałam namącić. Dobra. W każdym razie, no myślę, że na tym, jeszcze sobie spojrzę, na tym byśmy dzisiaj skończyli. I to była taka bardziej hardkorowa część, ale za tydzień zaczniemy, wyklikamy sobie, po prostu pokasujemy to wszystko, pokasujemy ten PHP, też tą templatkę, ona nam nie będzie potrzebna. I zaczniemy wyklikiwać po kolei każdy element, no bo też jeżeli byśmy sobie tutaj na przykład sobie dodamy jakiś tam nagłówek, tak, no to nie chcemy go duplikować na każdej podstronie, więc tutaj mamy jeszcze możliwość tworzenia tak zwanych template parts, więc stworzymy sobie nagłówek, stopkę jakieś jako ten template parts, stworzymy sobie te różne tutaj, przynajmniej kilka, tak, jakiś no, indeks musimy mieć, plus może właśnie jakieś tam dla kategorii, może jakieś tam coś jeszcze zobaczymy, może nawet dodamy jakiś post type i spróbujemy coś dodać, zobaczymy, muszę się jeszcze zastanowić, co tutaj możemy z tego wycisnąć, i stworzymy sobie strukturę HTML tego motywu, a w ostatniej części stworzymy sobie style jakieś, dodamy, no bo teraz tylko wyświetlamy taki goły, to nie ma żadnego stylu praktycznie, a w tej ostatniej części naszego laba sobie po prostu ostylujemy to i spróbujemy zrobić z tego jakiś motyw, tak coś to wygląda już jako strona. Jeszcze spojrzę sobie, w ogóle mam do Was pytanie, jak tam w ogóle, czy byliście w stanie nadążyć za tym, bo ja zawsze mam wątpliwości takie, czy ja już to tyle razy przeglądałam, że dla mnie to jest takie, już mam ten model mentalny w głowie zakodowany dosyć dobrze, więc nie wiem, czy to było w miarę tak, w miarę mogliście nadążać za tym. Ja Wam proponuję, naprawdę warto jest sobie tu przejrzeć te funkcje, o których tutaj dzisiaj wspominałam, na spokojnie, tak? Możecie sobie właśnie tym wardampem zrzucać po kolei i próbować sobie jakby tak w głowie to ogarnąć, jak to po kolei działa, dlatego że to naprawdę jest, to jest bardzo przydatne. Nie chodzi o to, żeby cały kod źródłowy WordPressa przeglądać, tak, jakieś tam rzeczy, których nie korzystamy na co dzień, ale akurat tutaj ta część, jak się ładuje WordPress, jak się ładuje ta templatka, gdy to ktoś wchodzi na stronę, to jest coś takiego, z czym się pracuje na co dzień, to jest część ważna tej pracy naszej i wydaje mi się, że to jest, mi to w każdym razie bardzo pomogło, jak ja to zrozumiałam, szczególnie to main query, tak jak to działa z tą pętlą, to jest naprawdę bardzo ułatwia też później rozwiązywanie właśnie jakichś takich problemów i bugów, bo patrzysz u siebie w głowie, co nie pasuje do modelu mentalnego tutaj w tym kodzie i to jest naprawdę spoko. Także zachęcam tutaj do takiego właśnie przeglądania. Poza tym dobrze jest się przyzwyczaić do przeglądania kodu źródłowego. Potem mi się to też przydało przy tym Gutenbergu, jak tej dokumentacji tam jest tak średnio, nie? Z tym nie ma jakichś gotowych rozwiązań i trzeba trochę patrzeć w kod źródłowy, coś próbować z tego wyłuskać. To jest naprawdę bardzo przydatne. Dlatego tutaj to polecam. Jeszcze patrzę sobie wasze komentarze. Bibliotekarz mówi, naczelny malcontent mówi, dobrze, dałaś radę. No to cieszę się, bibliotekarzu, że dałam radę. Do zobaczenia, mam nadzieję, na WordCampie. No to od razu jeszcze, zanim jeszcze zakończymy, to off topic trochę a propos różnych właśnie meetupów i konferencji, które nadchodzą, ponieważ nie wiem, czy już słyszeliście o tym, że pandemia się zakończyła i wracają spotkania na żywo, na których będzie można się spotkać. I najważniejszym oczywiście spotkaniem na żywo jest konferencja WordCamp w Warszawie, która się odbędzie około 11 czerwca. Także my tam będziemy tutaj od nas z CyberFluxami, także polecam tam na tą konferencję też pośpieszyć się z zakupem biletów, bo z tego co słyszałam, to jest tam o połowę mniej biletów niż było wcześniej na WordCampach, więc na pewno te bilety szybko pójdą. Więc tutaj raczej bym nie czekała z kupnem, bo możecie się zdziwić, że tych miejsc nie będzie potem. Także to bardzo polecam, jeżeli pracujecie z WordPressem, interesuje Was ten temat, siedzicie w tej branży, to warto na WordCamp się wybrać do Warszawy. Dodatkowo jeszcze my tutaj w Poznaniu wracamy też z naszym meetupem w Poznaniu, takim meetupem WordPressowym poznańskim dla społeczności poznańskiej. W
za tydzień, w środę, 18 maja. Także jeśli mieszkacie w Poznaniu albo w okolicach, to zapraszam do lokalu U1 Browar. Będziemy mieć tam jakieś kupony na napoje, będą prezentacje. Ja tam będę też prezentować takie case study naszych stron w CyberFolks i KEI, a szczególnie KEI, bo KEI strona wyszła 10 razy lepiej i to są strony oparte o Gutenberga, o edytor blokowy. Tam robiliśmy takie customowe rzeczy w tym, także postaram się pokazać jakieś takie najciekawsze rzeczy, trochę opowiedzieć, co poszło dobrze, co poszło średnio i jakie były problemy, jakie były fajne rzeczy. Także przyjdźcie. No i będzie okazja też, żeby się spotkać bezpośrednio gdzieś tutaj po prostu na piwie. No i jeszcze jest WordCamp Europe. Jeżeli jedziecie na WordCamp Europe, który będzie tydzień przed WordCampem w Warszawie, to na Facebooku jest taka grupa Polska Inwazja na Porto i tam dopiszcie się do tej grupy, bo tam będziemy się umawiali na jakieś tam spotkania właśnie już w tym Porto, także to dla osób, które się... O, widzę, Robert się postara być w Poznaniu. No, zapraszam, będzie fajnie też, mamy trochę budżetu też na jakieś piwa, także myślę, że będzie fajnie, będą trzy prelekcje. Jeżeli szukacie, no nie podałam wam linku, ale tak, WordCamp Warszawa wygooglujecie, na Facebooku WordPress Poznań, wpiszcie sobie i tam znajdziecie nasz fanpage i tam będzie ten założony jakieś tam wydarzenie, także tam można się dopisać. Dobra, jeszcze spojrzę sobie w komentarze wasze, widzę, że Artur pytał, czy już wiadomo, że klasyczny edytor w ogóle ma zostać zlikwidowany. Myślę, że zlikwidowany nie, ale będzie wsparcie dla niego będzie w pewnym momencie zakończone. Ono miało się zakończyć chyba teraz w grudniu w 2021, jeszcze to przedłużyli, że jeszcze przez rok będą tam zapewniać wsparcie dla klasika. Potem pewnie już to będzie coraz mniej, no i pewnie nowe wtyczki, które będą powstawały, już raczej nie będą wspierały. Yoast też już zapowiedział, że przestanie wspierać, bo im się nie opłaca po prostu utrzymywać dwóch wersji. Także on tam będzie umierał śmiercią naturalną w ciągu pewnie najbliższych kilku lat, więc dobra, i nagranie, mówię, bo widzę, że się nagrywa, więc powinno być ok, także na YouTubie się pojawi w ciągu najbliższych kilku dni na naszym YouTubie CyberFolks. Za tydzień następny, dokładnie, za tydzień o 11 w poniedziałek wyklikamy sobie całą strukturę tego motywu, także zapraszam was do udziału. Jeszcze przeglądam sobie te wasze komentarze. No, dobra. Rozmazuje się obraz. Myślę, że na nagraniu może być w miarę dobre nagranie. Tak, a wcześniej, że mówiłam, że nie ma plików PHP, a to są same pliki PHP. No, były na początku, żebyśmy zobaczyli, jak to się ma jak się ma HTML-owe templatki do PHP-owych generalnie. WordAmp konsologiem PHP, dokładnie. Konsologowanie też się musiałam nauczyć. I to też było bardzo przydatne, szczególnie w Gutenbergu, tam jak później te bloki próbowałam sobie robić pierwsze, no to konsologowanie się bardzo przydało. Dobra, motywy potomne. Dobra, już to wcześniej nie widzę. Jakieś pytań jeszcze tutaj zjeżdżam. Dobra, no to słuchajcie, o, widzę, że parę osób dołączy na jakieś tutaj te konferencje, nasze meetupy, to bardzo fajne. O, jeszcze tu widzę, że pytanie się pojawiło od Marcina. Z punktu praktycznego, czy lepiej jest robić dla klienta stronę, tworząc nowy motyw blokowy, czy tworzyć tą stronę na podstawie motywu podobnego? Na razie ja bym ogólnie chyba się jeszcze wstrzymała chwilę z robieniem dla klienta w motywie blokowym, dlatego że widzieliście, że ona ma jeszcze flagę beta i to jest jeszcze w takiej początkowej fazie i cierpi na trochę, chociaż już widzę, że teraz już w tej wersji 6.0 dużo rzeczy takich, które wcześniej na przykład jak testowałam, to dużo rzeczy tam było takich średnich, to już zostało to poprawione, więc dużo się zmieniło na plus, ale nadal ta flaga tam beta jest, więc chyba to nie jest jeszcze dobry moment, żeby już zaczynać tworzyć dla klientów. Myślę, że na razie warto jest eksperymentować dla siebie,
tym może próbować tworzyć jakieś motywy do repozytorium. Tam jest ogromna luka, jest duże zapotrzebowanie na nowe motywy. Można, myślę, że to jest dobry moment też, żeby zostać zauważonym gdzieś tam, jak z jakimś fajnym motywem wejdziemy do repozytorium. Na pewno tutaj to warto na początku eksplorować, niż tak wchodzić z tym na stronę klientów. Myślę, że jeszcze z parę miesięcy, do przynajmniej następnego wydania, na pewno ja bym dla klientów jeszcze nie robiła teraz na tych blokach, tych motywów, jakby tylko używała tego jako po prostu edytor blokowy na podstronach. To takie, to jest to, co ja bym robiła. Dobra. Karol pyta, czy będą bardziej zaawansowane rzeczy, jak tworzenie własnego bloku dla Gutenberga. Tego nie będzie. To jest bardzo zaawansowane. Tworzenie własnych bloków do Gutenberga najpierw trzeba się nauczyć przynajmniej do poziomu średnio zaawansowanego, nisko średnio zaawansowanego JavaScriptu, żeby chociaż rozumieć, jak tam na przykład posługiwać się tablicami, jakimś takim łączeniem tych tablic, rozdzielaniem i tak dalej. I druga rzecz to jest React, jakieś podstawy Reacta, tak, gdzie potrzebujemy się dowiedzieć, co to są propsy, tak, jak się tworzy komponenty, jakieś podstawowe te React hooks. Także to nie jest takie hup-siup. Tego się nie da tak siąść i w godzinę pokazać, jak zrobić jakiś tam blok, bo on wymaga po prostu dużo jeszcze wiedzy. Znaczy dużo może, nie, bez przesady, tak, ale jakieś takie podstawy trzeba liznąć i trzeba się w miarę komfortowo czuć z JavaScriptem i takimi podstawami Reacta, no to wtedy można już zacząć tworzyć. Dobra, no to słuchajcie, będziemy zmierzali do końca. Dziękuję Wam, widzę, że sporo Was jeszcze tutaj przetrwało, no, prawie półtorej godziny i myślałam, że mniej osób przetrwa ten webinar, także mam nadzieję, że nie było to znowuż aż tak bardzo hardkorowe. Zapraszam Was za tydzień w poniedziałek o godzinie 11. Będziemy kontynuować i dalej ten motyw będziemy rozbudowywać. Już teraz nie będziemy praktycznie w ogóle patrzeć w kod, będziemy głównie wyklikiwać i ewentualnie sobie generować tego HTML-a i ten kod HTML kopiować, także to będzie maks kodowania, co będziemy robili. Jeszcze może przyjrzymy się, jak na przykład nawigacja, jak tam, jak ona jest zrobiona, tak, jak to się zapisuje, gdzie, więc tak, żebyśmy wiedzieli generalnie, co się z czego bierze, ale generalnie już bardziej się zajmujemy klikaniem, zobaczymy, jak w ogóle, bo mi się wydaje, że też sporo osób, programistów nie umie się za dobrze posługiwać tym edytorem, także będziemy to klikali od zera, po kolei będziemy wyklikiwali każdy element tych szablonów. I no i myślę, że tyle jest, tak, był nagrywany ten webinar, będziemy go udostępniać za parę dni na YouTubie i słuchajcie, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia za tydzień, miłego tygodnia, cześć, trzymajcie się.